Osiągnięcia śląskiej nauki, pomysły i plany, a przede wszystkim wymiana doświadczeń. O tym wszystkim była mowa podczas odbywającej się w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia konferencji Health Tech Innovation. Były ciekawe sesje, wykłady i dyskusje. To wydarzenie to już tradycja. Health Tech Innovation Conference jest to konferencja międzynarodowa, na którą zapraszani są goście nie tylko z kraju, ale z zagranicy. W ramach tej konferencji prezentowane są nowe technologie opracowywane dla potrzeb medycyny. Dyskutujemy nad nowymi rozwiązaniami, dyskutujemy nad pewnymi perspektywami, jakimi zagadnieniami w dalszej kolejności powinniśmy się zająć. Także jest to taka platforma wymiany doświadczeń. Już od 12 lat na Wydziale Inżynierii Biomedycznej łączymy inaugurację roku z konferencją. W 2012 była to Śląska Inżynieria Biomedyczna, ale w kolejnych latach ewoluowała w kierunku międzynarodowej konferencji. Dzisiaj mamy Health Tech Innovation Conference. To bardzo ważna konferencja, wymiana doświadczeń, przede wszystkim platforma, na której doświadczenia pomiędzy sobą wymieniają przedstawiciele środowiska medycznego, inżynierowie, ale także fizjoterapeuci. Ta konferencja pomaga bardzo w przełożeniu czy czysto naukowych pomysłów na typowe tutaj już aplikacje. I no, rzeczy, które są tak naprawdę wykorzystywane później przez ludzi. Także ja upatruję tutaj właśnie ten największy sukces. Tutaj, jeśli chodzi o współpracę z Politechniką Śląską, Politechnika pomogła nam walidować nasze algorytmy sztucznej inteligencji. Okazało się, że działają całkiem nieźle, lepiej nawet często niż praca samych lekarzy, radiologów, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No i będziemy teraz kontynuowali. No, obecnie rozwinęliśmy algorytmy płuc i wątroby. Kolejno zamierzamy rozwijać dodatkowe części ciała, prostatę, głowę. Pozwala nam przyglądnąć się, co się dzieje w różnych miejscach, nie tylko w Polsce i na świecie, sprawdzić, gdzie rosną talenty, które potrzebujemy zaciągnąć do naszych projektów, naszych tematów, które rozbudowujemy w naszych instytucjach, uczelni czy instytutach naukowych. Świetna konferencja, jak co roku, organizowana w fantastycznym miejscu przez świetnych przedstawicieli zabrzańskiej i gliwickiej bioinżynierii, ale również zaproszeni fantastyczni goście. No, dzisiaj, jak zwykle w tych czasach, więcej mówimy o sztucznej inteligencji i te kilka lekcji, które były przed chwilą, właśnie tego dotyczyły, czyli jak zmieni opracowywanie danych medycynę, ale również rolę inżyniera w tej medycynie wzmocni.